Witam was Opsi. Jest nowa aktualizacja, jest Arena Wear i oczywiście jak tylko się da, to trzeba przykombinować, więc zapraszam was do obejrzenia tego materiału, ponieważ dzięki temu co tutaj wam pokażę, będziemy mogli kupować wszystkie pojazdy nowe dodane do nowej aktualizacji kompletnie za darmo. Tylko potem inwestujemy kasę w tuning, więc te pojazdy są w takiej formie, że nawet nie musimy mieć kupionej tej areny, a możemy zakupić ten pojazd, gdyż one lądują także w naszych normalnych garażach. Nie każdy, ale większość, więc możemy sobie kupić, nawet jeżeli nie posiadamy kasy na arenę, możemy kupić sobie ten pojazd, potem go sprzedać, bo równie wysokie ceny mają i po prostu potem sobie już zyskać trochę kasy, jak ktoś nie ma. Oczywiście każdy pojazd możemy kupić, nie tylko te nowe, oczywiście każdy pojazd, także samoloty, więc powiem wam wszystko, jak to powinno wyglądać i każdy sobie według swojego upodobania zrobi tak, jak chce. Więc przede wszystkim to jest najważniejszy etap. Musimy się znajdować w miejscu, w którym będziemy kupować ten pojazd. Nie musi być on pełny, aczkolwiek ja zapełniam sobie cały, ponieważ jakoś zawsze lepiej wolę podmienić ten pojazd niż bezpośrednio kupić. Zwróćcie też uwagę oczywiście na hajs. Jest to moja nowa postać, jest homie. Jeszcze nie jest tak naprawdę w ogóle przy nim nic zrobione. Dopiero ma wszystkie garaże, nawet wszystkie są puste, oprócz tam dwóch. I po prostu teraz już ma tą kupioną arenę i te pojazdy są kupione, niestety się pospieszyłem, ale to było wszystko z live'u, więc w sumie jest kasiasty, więc mam to gdzieś, ale dla was już mam moment i metodę na to, aby przykombinować i kupić sobie wszystko kompletnie za free. Więc ja sobie tutaj uzupełniam teraz garaż, więc tak jak mówiłem wcześniej, po prostu pamiętajcie, bierzecie tego glitcha na własną odpowiedzialność, ponieważ jeżeli coś spieprzycie, no to kasę wam weźmie, czyli warto sobie najpierw kupić coś taniego. Ja właśnie tutaj robię wam pierwszy filmik z czymś tanim i po prostu później już przejdziemy do konkretniejszego kupowania, także na tę chwilę pokażę wam tylko, jak to działa. Więc kupujcie też pierw tani jakiś sprzęt, żeby sprawdzić, czy wam to działa, czy dacie sobie z tym radę, a potem już przejdźcie do normalnego zarabiania grubej kasy lub po prostu oszczędzenia zdobytych pieniążków, które na pewno przez ostatnie tygodnie zbieraliście bardzo, bardzo, ale to bardzo konkretnie. Więc jeżeli już mamy te pojazdy, zwróćcie uwagę, że tutaj pokażę wam wszystkie pojazdy, cały garaż mam pełny. Oczywiście to nie jest potrzebne, ale ja sobie tak wolę zrobić. I będziemy potrzebowali do tego tylko znajomego, który gra w online. Nawet nie musi wiedzieć o tym, że jest, ale warto sobie pierw sprawdzić, czy nie jest na sesji dla zaproszonych, czyli po prostu dołączyć do niego, sprawdzić, czy wszystko jest ok, potem wrócić do publicznej i znowu zacząć glitcha od początku, czyli z dołączeniem właśnie tego znajomego, którego sprawdziliśmy. Ustawiamy sobie odrodzenie właśnie na to miejsce, gdzie się znajdujemy, czyli jak ja jestem w Eclipse Tower właśnie w tym trzecim, więc muszę się tutaj po prostu odrodzić po wyjściu z gry, bo będziemy wychodzić z gry. I przed rozpoczęciem glitcha zmieniamy sobie strój. I teraz tylko czekamy, jak będzie zapis. Teraz wybieramy sobie znajomego, szukamy sobie znajomego na dashboardzie w PlayStation i po prostu ten znajomy sprawdzamy kliknięciem dołącz do sesji, czy mamy ten komunikat. Oczywiście już wiemy, że właśnie tutaj wybieram sobie znajomego, dołącz i wyskakuje mi ten komunikat. O, kręci się kółeczko. Ja robię to 3 razy, dlatego że za każdym razem każda próba szybciej się ładuje, a chodzi o to, żeby się to w miarę szybko załadowało, to dołączenie do znajomego. Gdy już mamy to gotowe, sprawdzam, czy znajomy jest dostępny wcześniej. Jest dostępny, więc mogę do niego spokojnie wbijać. Teraz przechodzimy już do kupna. Musimy to wszystko zrobić bardzo szybko, także proponuję wam pierw obejrzeć dokładnie, potem dopiero zacząć robić tego glitcha. Więc oczywiście każdy pojazd możemy kupić. Ja, jak mówiłem wcześniej, zacznę od tego tańszego. Była to nawet próba od razu udana sukcesem, więc uznałem, że nie ma sensu już nagrywać kolejnej, tracić czas, jak mogę już wam pokazać tą metodę. Zwróćcie uwagę, będę kupował te, nie są one drogie, ale widzicie, że są z nowej aktualizacji, żeby nie było ściemy. Zobaczcie sobie na moje pieniążki, więc
więc tutaj będzie bardzo łatwo zobaczyć, czy coś ubyło, czy nie, po skończonym glitchu. I przechodzimy teraz już do kupna. Czyli będziemy musieli zrobić taką szybką akcję. Wybieramy pojazd, który nas interesuje i w momencie jego zakupu po prostu dołączamy szybko do znajomego, którego już mamy zaznaczonego na podwójne kliknięcie PlayStation. Jeżeli ktoś nie wie, jest przeznaczony na to odcinek. Więc wybieramy teraz pojazd, który chcemy kupić. Zobaczcie, możemy kupić różnego typu przeróbki. Ja bodajże kupiłem, kupiłem zwykły ten, nie z tą przeróbką. Zaraz jeszcze wrócimy do tego. I teraz będziemy po prostu wybierać, musimy kupować w to miejsce, gdzie znajduje się nasza postać i ustawione odrodzenie, jak wcześniej mówiłem. I po prostu na tą pozycję numer 1, obojętnie na którą pozycję, tylko pojazd, który chcemy się pozbyć. Dokonujemy zakupu i szybko wchodzimy na znajomego w momencie, jak kupujemy. Teraz czekamy na to ładowanie, potwierdzamy to, czarny komunikat. I teraz spójrzcie, teraz jak jest ładowanie, wchodzimy na dashboard, na sieć i rozłączamy sieć. Ponownie ją włączamy po 5 sekundach. Włączamy po 5 sekundach. I wracamy teraz na dashboard i tutaj czekamy 30 sekund minimum. I gdy minie nam 30 sekund, bo więcej, po prostu wracamy do gry, mamy to ładowanie. I teraz czekamy na komunikat, który się ukaże. Gdy się nam ten komunikat ukaże, nie możemy tego potwierdzić. Jest to bardzo ważny element. Nie możemy potwierdzić tego komunikatu, gdyż potwierdzimy to, cały glitch pójdzie na marne. Czyli jest to metoda, która już była na tym kanale wcześniej, jest ona nadal skuteczna, ale chcę Wam dzięki temu pokazać, że jest możliwość kupna wszystkiego za darmo. Oczywiście potem tuning, tak jak kupowałem ten pojazd, dostajemy ten pierwszy egzemplarz, ten czerwony, który był na obrazku, bo tuning oczywiście jest robiony później, tylko po prostu jest pokazany, jak ten pojazd można stuningować w różnych formach. Dlatego też oczywiście tutaj nie ma znaczenia ten zakup, bo to jest tylko pokazówka, ale oczywiście jak kupujecie pojazd za milion, ponad milion, nawet 2 miliony są pojazdy, no to wiadomo, kasa ta już wraca i nie jest brana i za tą kasę możecie naprawdę cały ten, nawet kilka pojazdów sobie stuningować, więc myślę, że jest to full wypas. Dlatego jeżeli ktoś jeszcze się wstrzymał z kupnem, no to ma szczęście, bo mu się dzisiaj uda zaoszczędzić trochę hajsu. No i teraz zbliżamy się już, widzicie jak ten ładowanie jest dosyć długie, więc wszystko przebiega poprawnie oczywiście. Specjalnie wszystko tu Wam zostawiam, parę rzeczy tylko przyspieszam, ale tylko dlatego, żeby nie przedłużać. Zobaczcie, mamy ten komunikat i jego nie potwierdzamy, uważajcie. Na tym komunikacie dołączamy do znajomego. Tak samo jak było wcześniej, który jest po prostu na online, potwierdzamy, że dołączamy do niego i automatycznie jest zamykanie. Jak widzicie, automatyczne to jest, po chwili zacznie kręcić się kółeczko. O, teraz dostajemy wpierw komunikat, ten komunikat, że dołączamy do znajomego i jego już potwierdzamy X-em, jego już potwierdzamy, czyli pierwszy nie, tylko dołączamy do znajomego, drugi komunikat, ten, który widzieliście teraz, dołączamy, potwierdzamy X-em i dołączamy do znajomego. Teraz odradzamy się na sesji i prawdopodobnie będziecie mieć właśnie taki widok, że pusty garaż, ale na szczęście, jeżeli byście właśnie nie mieli respienie się w tym garażu, to moglibyście nie odzyskać tego pojazdu, bo on był niewidoczny, garaż i tak dalej. A jeżeli się respimy właśnie w tym miejscu, gdzie kupiliśmy ten pojazd, zawsze otrzymamy ten pojazd bez względu na to, gdzie on jest. Ale bardzo jest dobrze, nie ma żadnego pojazdu, nie martwcie się, właśnie tak ma być, bo tu jest właśnie taki element, że wszystkie te pojazdy, garaże są zmiksowane. Teraz tak naprawdę różne
garaże są w różnych miejscach. Ja nie mam zbyt dużo, więc sprawa jest łatwa. Musicie kupować pojazd, który będziecie dokładnie wiedzieć jego nazwę. Najlepiej przenieść go, mieć tylko jeden pojazd w tym garażu, którym kupujecie, żeby po prostu się nie pomyliło, bo jeżeli wezmiemy inny pojazd niż mamy kupiony, to po prostu jeżeli był modowany, stracimy jego mody, a jeżeli nie, no to on zostanie nadpisany na inny lub po prostu stracimy go, no nie wiem, bo jeszcze tam nie miałem takich problemów, więc musimy wezwać dokładnie ten pojazd, który kupiliśmy, dokładnie ten pojazd, nie możemy pomylić się, nie możemy, dlatego jest ważne, żeby pamiętać, jaki był garaż, nie jaki był miejsce, tylko co miał ten garaż, ponieważ zobaczcie, ja miałem Eclipse Tower 3, a teraz zobaczcie, w innym w ogóle miejscu znalazł się mój garaż i w różnych, zobaczcie, różnych kolejnościach są te pojazdy, na pozycji numer 1 był ten Rat Track, a teraz zobaczcie, gdzie jest, dlatego ważne jest, żeby zapamiętać swój garaż, kiedy wchodzimy i wtedy znajdziemy ten garaż, znajdziemy ten pojazd i po prostu wchodzimy do mechanika i go wzywamy. I to jest wszystko, co musimy zrobić. Tylko wejść do mechanika, wezwać ten pojazd, znaleźć go oczywiście i wezwać. Czyli jeżeli będziecie kopiować różne pojazdy, możecie tak sobie kupować pojazdy, na przykład Deluxo, i za każdym razem, gdy będziecie od początku zaczynać, to przenoście w inny garaż, a w ten, gdzie kupujecie, żeby był zawsze ten jeden Deluxo, żebyście wiedzieli, który to jest i który trzeba przywołać. I zobaczcie, mamy pojazd z Afriko, kasa jest identyczna jak była, czyli wszystko się udało, to jest właśnie to. Teraz jakbyście mieli tutaj pojazd za 2 miliony, to macie 2 miliony w kieszeni. I teraz wystarczy do niego wsiąść i wjechać już obojętnie gdzie, już to jest nieważne, w który garaż, nieważne, bo teraz już, jeżeli wjedziemy, to po prostu jest podmianka i tak po powrocie do gry wszystko nam wróci do normy, jak poprzednio było. Czyli po prostu możemy wjechać wszędzie, gdzie chcemy. Ja wjeżdżam do jedynki od razu. Zobaczcie. Jest tylko on teraz w tym garażu. Jest zapisany już. W tym momencie jest zapisany, bo w nim wjechałem do garażu. I to jest wszystko, co mieliśmy zrobić. Glitch jest zakończony. Teraz, żeby wszystko wróciło do normy, wystarczy tylko... A jeszcze wam tylko pokażę właśnie, że te pojazdy wszystkie możemy tutaj sobie wstawiać do właśnie garażu, oprócz tej ciężarówki, więc myślę, że jak tą ciężarówkę byście chcieli, to po prostu trzeba się udać do tej areny i wszystko robić klicza w całej arenie. Wszystkie pojazdy możecie tam robić, także nie ma to znaczenia, ważne, żeby właśnie mieć odrodzenie w miejscu, gdzie kupujemy ten pojazd. Więc teraz, żeby wróciło wszystko do normy, wystarczy wejść na online, na kreatora, z kreatora wejść na opcje, na online i po prostu odszukać nowej sesji lub po prostu do zaproszonych zrobić, ale najlepiej odszukać nową sesję i ruszać od nowa z glitchem. Czekamy, jak się zrespimy, nie ma tu żadnej ściemy, wszystko zobaczcie. Tada, mamy LED, które mieliśmy, a na pozycji numer 1 mamy tego właśnie Rat Tracka, który kupiliśmy za Friko. Zobaczcie, kasa się zgadza. Jest bomba. Tak to właśnie wygląda Łopsiego. Pamiętajcie, nie ma Łopsiego. Nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo!